Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć odejmowania pisemnego. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. I gdy mamy każdą cyfrę, która jest większa od tej, którą odejmujemy, to odejmowanie jest naprawdę łatwe i przyjemne. Zobaczcie. 8 odjąć 6 to 2. 8 odjąć 5 to 3. 8 odjąć 2 to 6. Wszystko spoko. Ale od czwórki, siódemki nie odejmiemy, bo siódemka jest większa. To wtedy przekreślamy tą liczbę. Zabieramy jej jedno oczko, czyli teraz tu będzie 2. A tutaj to jedno oczko dodajemy naprzód. I to będzie 14. 14 odjąć 7 to 7. Znowu się nie da odjąć, bo dałam specjalnie taki trudny przykład. To zabieramy oczko z dwunastki, dajemy 1, a tutaj dodajemy 1. No to mamy 12, odjąć 8, to będzie 4. Tutaj 1 odjąć 9 się nie da, więc zabieramy jedno oczko, stąd będzie 0. Dodajemy tu, czyli jest 11 odjąć 9, a to jest 2, 0. Nie przepisujemy. Ok, no to zaczynamy sobie od najprostszych przykładów. 78, 36. Zwróćcie uwagę, że mamy liczbę pod liczbą, bo mają tyle samo cyfr. I teraz 8 odjąć 6 to 2. 7 odjąć 3 to 4. Zatem mamy 42. Teraz tutaj. 81, 27. Od jedynki, siódemki nie odejmiemy, więc pożyczamy. Tak robimy 7, a tutaj dajemy 1 naprzód. 11 odjąć 7 to 4. 7 odjąć 2 to 5. Teraz mamy różną ilość cyfr. To musimy mieć dziesiątki pod dziesiątkami, jedności pod jednościami. Będzie tak. Od dwójki ósemki nie odejmiemy, pożyczamy. To będzie 0. Tu 12. 12 odjąć 8 to 4. I patrzymy już na to jak na dziesiątkę. 10 odjąć 6. To 4. Teraz tutaj. 153, 42. 3 odjąć 1 od 2, 1. 5 odjąć 4 to 1. I tą jedynkę opuszczamy. To 11. 251 odjąć 123. Nie odejmiemy. Czyli pożyczamy. Tu czwórka, tutaj 11 odjąć 3 to 8, 4 odjąć 2 to 2, 2 odjąć 1 to 1. Od ósemki i dziewiątki nie odejmiemy, pożyczamy. 6, 18. 18 odjąć 9 to 9. Tu się nie da. Możemy pożyczyć. 3, 16. 16 odjąć 9 to 7. Trójka do przepisania. To teraz tu. 532. 421. Będziemy mieć 1, 1, 1. Znów taki sam przykład jak tu. 754, 86. Nie da się odjąć, pożyczamy. 4, 14. Od 14 odejmujemy 6 i mamy 8. Tutaj się też nie da, pożyczamy. 6, znowu 14.
Od czternastki odejmujemy 8, to będzie 6, a tą szóstkę opuszczamy na dół. No i mamy teraz tak, wypisujemy 1000. 6, 5, 4. Od razu nie da się odjąć. Co w takim przypadku robimy? Otóż z jedynki zabieramy 0. Tutaj dajemy 9, tutaj 9, a tutaj 10. 10 odjąć 4 to 6, 9 odjąć 5 to 4, 9 odjąć 6 to 3. Mamy 6843. Tu każda liczba na dole jest większa, czyli przykład z tych trudniejszych. Pożyczamy. 3. 13 odjąć 8 to 5. Nie odejmiemy. Pożyczamy. Tu 7, tu 13. 13 odjąć 6 to 7. Znowu się nie da. Pożyczamy. Tu 5, tu 17. 17 odjąć 9 to 8. I opuszczamy piątkę. Od dwójki dziewiątki nie odejmiemy, to jest 3. 12 odjąć 9 to jest 3. 3 odjąć 0, 0. Tu się odjąć nie da, będzie 4. I 13. 13 odjąć 7 to 6, a tutaj jest 4. Nie da się odjąć, pożyczamy. 1, 12 odjąć 3 to 9. Nie da się odjąć, pożyczamy. 4, 11 odjąć 3. To 8, 4 odjąć 4 to 0, a tutaj 8. I te 4 przykłady są dla Was. Zatrzymajcie proszę filmik, przepiszcie sobie je, spróbujcie je policzyć. Następnie wróćcie do filmiku, aby sprawdzić, czy Wam dobrze wyszło. I przed Wami rozwiązanie tych przykładów. Mam nadzieję, że wszystko Wam dobrze wyszło. Na dzisiaj to tyle. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I już.